Szok i niedowierzanie, dramat Krzysztofa Stanowskiego. Jeden z hejterów groził śmiercią jego synowi. Nieprawdopodobna historia. Dzisiaj o tym, w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij jakże w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, ten film to nie jest clickbait, jest to prawda. Od razu chcę powiedzieć, dlaczego nagrywam taki filmik. Myślę, że warto tak naprawdę powiedzieć kilka słów na temat tego, że emocje w piłce nożnej to jest rzecz nieodzowna. Tak naprawdę, tak towarzyszą one praktycznie każdemu kibicowi. No każdy, kto był na meczach, to wie, jakie wyzwiska się wykrzykuje. Natomiast absolutnie niedopuszczalny jest język czy groźby karalne w stosunku tak do dziennikarzy, do piłkarzy, do innych osób. I właśnie powinnością nas wszystkich, tak, ludzi pracujących w sporcie, dziennikarzy, mediów zajmujących się piłką nożną, jest to, żeby napiętnować takie zdarzenia, tak? Dlatego nagrywam ten filmik ku też przestrodze dla innych hejterów, a chociaż wiadomo, zawsze będą ci hejterzy, tak? Natomiast przedstawię dzisiaj właśnie całą sytuację związaną z Krzysztofem tutaj właśnie Stanowskim, gdzie on prowadził ostatnio w weekend swój program Stan Futbolu. No i wiadomo, że był czat, ludzie mogli się wypowiadać na żywo, no i padły tam po prostu jakby groźby karalne, tak? Jeden z użytkowników mówił tutaj brzydko, że zabije syna Krzysztofa Stanowskiego. No straszne tak naprawdę rzecz po prostu, aż ciarki przechodzą, tak? No takie rzeczy tutaj w stosunku do członków rodziny, tak? Jeszcze tam inne rzeczy brzydkie w stosunku do właśnie żony Krzysztofa Stanowskiego. I teraz tak, Krzysztof Stanowski mógłby teoretycznie powiedzieć, no tak, jeden z tysięcy tak naprawdę hejtów. Warto wspomnieć, że Twitter tak naprawdę Krzysztofa Stanowskiego bardzo mocno elektryzuje, tak, i rezonuje bardzo mocno, mnóstwo hejterów. Co ciekawe, sam zainteresowany, a więc sam tak naprawdę Krzysztof Stanowski nie ucieka jakby tutaj od kontaktu z kibicami, często z hejterami odpowiada im. Natomiast no niewątpliwie ta bariera została przekroczona, tak, jeśli chodzi oczywiście o hejtera, właśnie w ten weekend, gdzie padły te hasła. Zaczęło się od tego, że Krzysztof Stanowski właśnie wyłapał taki wpis na czacie, a następnie tutaj umieścił screena jego na swoim Twitterze, tak, i napisał: hej policja, czy to nie jest czasem po prostu jakby ścigane z urzędu, czy musi się zgłosić? No i tutaj też jest ciekawa sprawa, ponieważ jakby Krzysztof Stanowski no prowadził taką dyskusję na Twitterze, tak, czy powinien się stawić na posterunku, jak wytłumaczyć. No wiemy, że troszeczkę no tutaj kwestia internetu, może to nie być zbytnio poważnie brane pod uwagę przez policję, chociaż jakby w kontekście ostatnich wydarzeń, które miały miejsce w Gdańsku, takiej śmierci prezydenta Adamowicza, który zginął z rąk nożownika, no to tak naprawdę troszeczkę się zmieniła polityka, tak, jeśli chodzi o hejterów. No z jednej strony, tak, no wyłapać wszystkich hejterów, to byśmy musieli po polsku praktycznie, tak, bo tyle tych hejterów jest w internecie, ale z drugiej strony, no takie rzeczy to już są po prostu niebezpieczne, tak, zwłaszcza, że one były kierowane bezpośrednio w stronę rodziny Krzysztofa Stanowskiego, która nie ma nic wspólnego, tak, no z osobą publiczną, w sensie nie są to osoby publiczne, tak, tutaj jeśli chodzi o Krzysztofa Stanowskiego, ale nawet gdyby to były w stosunku do niego, tak, no absolutnie te słowa nie mogą mieć miejsca. No i wiadomo, jak w takiej sytuacji, a więc bardzo szybko po prostu namierzono tego człowieka. W dzisiejszych czasach nie jest to oczywiście problemem, tak, na dobrą sprawę takie tutaj fora społecznościowe jak Wykop są w stanie w ciągu 15, nawet 20 minut namierzyć takiego człowieka, to jest bardzo szybkie. No i tutaj też jakby Krzysztof Stanowski właśnie wrzucił na swojego Twittera przeprosiny tego mężczyzny. Ja nie chcę podawać jego imienia, nazwiska, nie, myślę, że nie ma to sensu. Też nie pokazuję wam specjalnie jakby tutaj Twittera Krzysztofa Stanowskiego, bo to jest jakby sprawa między nim, a tym też hejterem. To też nie chodzi o to napiętnowanie, tak, bo teoretycznie mógłby to tutaj Stanowski zgłosić na policję, byłaby sprawa jakby z urzędu i tak dalej. Natomiast ten hejter nagrał filmik, gdzie przeprasza, tak, podaje jest imienia, nazwiska, i jakby tutaj Stanowski dał mu taką jakby rozgrzeszenie, tak, czy taką karę, zadośćuczynienie, żeby wpłacił 1000 zł na się pomaga. No ten mężczyzna płacił 140 zł, bo jakby nie ma więcej pieniędzy, tak, i zobowiązał się do tego, że właśnie jak będzie miał, to zapłaci resztę tych pieniędzy, i przesłał mu te screeny, tak. No,
ktoś powie, no ale niepotrzebnie mówił, a czemu 1000, a może 500, a może 100 zł, tak? No tutaj na dobrą sprawę to dużym wyrozumiałością się wykazał jakby Krzysztof Stanowski, tak? No bo gdyby zgłosił tą sprawę w sądzie, no to by się skończyło bardzo, ale to bardzo źle dla tego hejtera. No straszne tak naprawdę są, tak? Tutaj ten hejt. Tylko właśnie to jest to, tak? Że to dotyczy właśnie jakby środowiska piłkarskiego, wiemy, gdzie są emocje, tak? Świetna historia, to pamiętam z Robertem Lewandowskim, gdzie nawet robił tutaj Łukasz Wiśniowski, jeszcze na kanale Łączy Nas Piłka, robił taki filmik, tak, gdzie chyba grali po prostu mecz, czy trenowali na stadionie GKS-u na Śląsku, i tam było, Wiśniowski się pytał, czy kiedykolwiek tutaj grał Robert Lewandowski, on mówił tak, że tam chyba jak miał 20 lat, czy ileś, i właśnie wrzucił fragment, tak, zresztą jest ten fragment w internecie, gdzie Robert Lewandowski gra i tam faulował, dostał chyba czerwoną kartkę, no i ktoś tam po prostu krzyknął takie niecenzuralne słowa z trybuny, tak, kibice. Więc wiemy, jak to jest, jeśli chodzi o trybuny, tak, o kibiców, no ale tutaj zupełnie to inaczej wygląda w internecie, tak? Emocje na stadionie, no to jest zupełnie inna sprawa, a w życiu prywatnym, no to oczywiście tutaj Krzysztof Stanowski martwi się o swoją rodzinę, nie ma czego się dziwić, no i to tak naprawdę go zaniepokoiło, tak, zaniepokoiło, no przecież no takie tutaj obraźliwe hasła są absolutnie niedopuszczalne, nigdy nie wiesz tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie komputera, czy jest to dziecko, które robi kopiuj wklej, czy jest to osoba niepoczytana, czy to jest osoba jakaś chora po prostu psychicznie i tak dalej. Także, no straszne tak naprawdę groźby, ale wydaje się, że to zostało rozwiązane, tak, że zostało to tutaj rozwiązane, tak, ten mężczyzna przeprosił filmiku publicznie, ten filmik znalazł się właśnie na Twitterze, no ale też jest jakby przestroga dla kolejnych osób, no nikt nie jest tak naprawdę w internecie anonimowy, z prostej przyczyny mamy IP, tak, IP jest przypisane do każdego internetu, coś na zasadzie numeru telefonu komórkowego, tak, wiemy o tym, że jeżeli ktoś chce mieć numer telefonu komórkowego w Polsce, to musi zarejestrować ten numer, a więc podać swoje dane osobiste tożsamości, tak, dowód osobisty najczęściej, więc nie ma dzisiaj teoretycznie, tak, bo wszystko można obejść, są takie tam startery na Allegro, jakieś tam z Czech czy coś, nie powinno być osoby, która po prostu posługuje się numerem w Polsce, który nie jest zarejestrowany, tak samo jest z internetem, tak, internet użytkownika można bardzo szybko namierzyć po tym właśnie IP, tak, więc nie jest to niewielki problem, a chyba lepiej zrobił w ten sposób właśnie tutaj Krzysztof Stanowski, bo gdyby to zgłosił na policję, no to wiemy, że to by trwało i tak dalej, tak, cała procedura bezsensowna, a tutaj to wszystko się praktycznie rozwiązało. No straszne tak naprawdę rzeczy, no bo tak, krytyka, hejty, do tego każdy jest przyzwyczajony, jeśli chodzi o osoby publiczne, tak, osoby chociażby w sporcie. Natomiast problem jest tak naprawdę, kiedy się zaczyna robić niebezpiecznie, tak, gdzie tutaj są po prostu oskarżenia w stosunku do najbliższej rodziny, członków najbliższej rodziny. Zresztą Ania Lewandowska tutaj mówiła o tym, że zapoczątkuje taką akcję, nie wiem, czy ona już ma miejsce, ale pewnie będzie miała miejsce na dniach, stop hejtowi, tak, chce zapoczątkować właśnie, żeby przestać tutaj hejtować, czy zrobić taką większą świadomość. I wydaje mi się, że warto robić takie filmiki właśnie mówiące o tym, bo wiele osób tak naprawdę pisze komentarze i nie zdaje sobie sprawy z konsekwencji, a myślę, że im większa świadomość po prostu jakby tutaj, to, tym lepiej tak wpłynie, że rzeczywiście za taki wpis, no to może być niebezpieczny. No, znamy ostatnią sytuację Daniel Magical, tak, i sytuacja z prezydentem Adamowicza, gdzie po całym po prostu tutaj zdarzeniu, co miało miejsce na live na YouTubie, praktycznie został on zatrzymany przez policję, tak, razem ze swoją matką, no i praktycznie otrzymał zakaz streamowania na kilka miesięcy. Także no absolutnie niedopuszczalna tutaj rzecz, jeśli chodzi o groźby karalne w stosunku jeszcze do syna Krzysztofa Stanowskiego, małoletniego, tak, tutaj, no także, no bardzo dobrze postąpił Stanowski, że stanął w obronie, także zabrał głos, no bo to jest rzecz niedopuszczalna, absolutnie niedopuszczalna, także w dzisiejszych czasach, no i że to wyłapał tak naprawdę, tak, na tym czacie, takie rzeczy po prostu, no skandaliczne tak naprawdę, no i też szybka tak naprawdę reakcja, społeczność tutaj ludzi na Twitterze pomogła bardzo szybko namierzyć tego właśnie człowieka niebezpiecznego, no i tak naprawdę, który takie robił groźby w stosunku do właśnie tutaj Krzysztofa Stanowskiego. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie.
Dzięki za słuchanie. Nie róbcie tego na przyszłość, naprawdę, bo jest to absolutnie niedopuszczalne, tak? Tutaj takie rzeczy. Emocje oczywiście są na boisku, są na stadionach, wiem, jakie są przyśpiewki agresywne, pełne przekleństw, no ale to jest, są pewne granice, tak? Kończy się mecz, przychodzi się do domu, to się takich rzeczy nie mówi w stosunku do członków rodziny i takich rzeczy się nie wypisuje na internecie, no bo to naprawdę na końcu możecie się wszystko skończyć jak na policji, tak? Czy po prostu w sądzie. Także no, nieciekawa sytuacja. To wszystko dzisiaj. Pozdrawiam, zostawcie suba. Cześć.